Przepisy uchylenia tego przepisu można odnieść wrażenie, że było to działanie na rzecz konkretnego przypadku, konkretnej osoby dobrze znanej opinii publicznej, jednego z najbogatszych Polaków. I dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje obietnice składane przez Prawo i Sprawiedliwość polityka straszna. Unormowanie systemu prawnego w Polsce. Według mediów nowelizacja prawa sprzed 5 lat byłaby prezentem polityków dla Ryszarda Krausego, wtedy jednego z najbogatszych Polaków. Przepis usunięty z ustawy przed rozprawą, na której biznesmen miał odpowiadać za działanie na szkodę własnej spółki. Sprawę umorzono. Działania ministerstwa mają przywrócić kontrolę państwa w tym obszarze i wyeliminować patologię. Eliminacji nieuczciwych praktyk handlowych między producentami a nabywcami produktów rolno-spożywczych mają służyć...